Dziadek jest. Moja mama. Witamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Dzieci przygotowały dzisiaj występ z okazji pierwszego dnia wiosny. Będziemy witać nową porę, ale 21 marca obchodzimy również urodziny naszego przedszkola. I z tej okazji zaśpiewamy hymn przedszkola. Proszę wszystkich o
braci, siostra, mnie. Powitania wiosny. Serdecznie zaplaszam. Spodziewam się śniegu, mówiono w pogodzie, że śniegi i miody będą już codziennie. Codziennie, codziennie dno, siedzimy na tawce, tak to nie dobrze. Zima jest biała, a wiosną kolorowo. I choć zima jest piękna, co za duże, to nie zdrowo. Nie ma co narzekać, mówiła mi mama. Gdy chcesz coś osiągnąć, najlepiej zrób to sama. A co z koleżanką albo kolegą? Chyba nikt nie ma z tym niedobrego. Dobrze, kolego. Tolacja, tolacja. Tak wybiała zima, znalazła się na wakacjach. Ostatnie górki śniegu znikają na łące. Cała ziemia paruje i wyżej świeci słońce. Bałwanek na podwórku już się zmienia w wolę, a wierzby okrół domu puszczają pędy młode. Czas się z wami pożegnać, drogie przedszkolaki, widzimy się za rok. Wiosna już trzecie lat przez laki. Ogłaszam zebranie. Nic doliczę do 10. Wszyscy siedzą na dziewięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Drodzy koledzy, czas zimy dobiegł końca. Od jutra koniec roku. Chcemy więcej słońca. Nie ma czasu do stracenia, każdy będzie miał coś do zrobienia. Anto, zbieraj śmiesenki, co do innego płatka, niech ci w tym pomoże, więc wbrew na gromadkę. Tosia i Lila, radzimy czas na spanie. Przygotujcie jajeczko i dobre posłanie. Weźcie z domu koleżanka i zimą wyśpiewajcie miłą kołysankę. Patrycja i Kasia, zróbcie rozsewkę. I wioskę wymyślcie miłą przyśpiewkę. O kwiatkach i słońcu, no tylach zającu. I przekaż się piosenką. Zresztą za wiosenką. Drodzy panowie, kierownicy, zapomnieliście chyba, że magiczny cud używać trzeba. Bezproszę, dziękuję, przepraszam, nic nie zdałacie. Więc następny raz o nich nie zapominajcie. Dziękuję.
Nie żaden waczek i żaden połamanic. Nikt nikogo nie zmusza i nikogo nie zmusza. Ma być energiczny i wiosnę rozruszać.